Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy oczywiście nowy sklep i nowego skina. Do tego wam pokażę taniec ze starego sklepu, który... Wiecie, że nie kupuję tańców. Wiecie o tym, prawda? Kupiłem ten taniec 800 V-dolców. Pokażę wam go. Tutaj mamy Obliviona, czyli naszą damską omegę. Jest to skin 10 na 10. Według mnie plecak jest 2 na 10. Plecak jest ohydny. Plecak jedynie co to wygląda z przodu super. Jak cię Oblivion dojeżdża, ma taki plecak, takie te... rogi takie, no fajnie to wygląda, ale elo. Mamy do tego lotnię, tą, którą też mamy zakupioną, pokażę wam to wszystko w grze. Nie wydaje praktycznie głosu. Jest ta lotnia jest super, naprawdę polecam ją kupić. I co jeszcze tutaj mamy? Mamy do tego taniec. Taniec będzie grany, teraz pokażę wam... Dobra, na koniec pokażę wam plecaki. Powiem wam, że ten skin jest 10 na 10, tylko na koniec, więc pamiętajcie, żeby zostać do końca. I zobaczcie, teraz ten skin z tym plecakiem jest średni. Jest naprawdę średni na jeża. Według mnie kill-offy wszystkie do niego pasują, ponieważ to jest taki skin robotyczny, więc cokolwiek weźmiecie za kill-off jest naprawdę super. Skin jest świetny, ma super hełm. Jedyne co mi przeszkadza to jest to kółeczko na karku. To kółeczko na karku, ale da się je zakryć. I to naprawdę sporą częścią backblingów. Mogłem chyba nie odpalać celówki. A nie, dobra, już lecimy. Już lecimy, mogłem nie odpalać celówki, ponieważ chyba lepiej by było to na placu zabaw skręcić. Dlatego lecimy, pokażę wam jeszcze lotnie. Z dźwiękiem całym. Szkoda, że nie ma zbieraka jakiegoś fajnego, ale chyba ten zbierak od Omegi będzie grany tego. Tylko zbierak od Omegi jest troszeczkę za duży do tego skina, ponieważ ten skin damski jest troszkę mniejszy od Omegi. I ten zbierak chyba pasuje tylko do Omegi. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy od razu. Lecimy, nie śpimy. Skin tak samo jak z plecakiem z poprzedniego Kryteriona chyba? Kryterion ten skin się nazywał. Plecak ładnie wygląda jak się leci. Tylko i wyłącznie wtedy. Takie... ala to lotnia, ala to silniczek, taki plecaczek. No, nieładnie. Patrzcie na lotnię teraz. Lotnia wydała dźwięk na początku, teraz jest cicha. To mi się bardzo podoba, ponieważ lotnia jest cicha, jest duża, ale nie zasłania widoczności wcale, bo jest cienka. No, lotnia jest pro kozacka, naprawdę. Dalej mi się podoba bardziej Predator niż ta lotnia, ale... Predator, przepraszam. Jaki Predator? Jak się nazywał ten dinozaur? Znowu zapomniałem. Ej, czekajcie. Dajcie mi znać w komentarzu. Ten dinozaur, ta lotnia dinozaura za 1200. Wiecie o co chodzi? Dajcie mi znać w komentarzu, jak się nazywa. Znowu zapomniałem, ponieważ jej nie mam. Skin jest naprawdę 10 na 10. Ale to muszę wam pokazać z innym backlinkiem. Teraz... no średnio. No średnio, tak bym powiedział. Okej, i teraz wam pokażę, czemu ten skin według mnie jest 10 na 10. Patrzcie, bierzemy szafkę. Tu będzie pokazanie backblingów. I pokażę wam tylko parę backblingów, ponieważ nie wszystkie pasują. Pasuje peleryna. Peleryna pasuje idealnie, jeszcze ten taki czubek wchodzi centralnie w to kółeczko, fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo pasuje peleryna. Pasuje czarna tarcza, jest piękna. Bardzo mi się to podoba, ponieważ tu ma te zakończenia takie rogi. Takie powiedzmy kolce. I czarna tarcza ma też swoje dwa kolce. I naprawdę pięknie to wygląda. Do tego mamy czerwoną tarczę, która delikatnie kolorystycznie odstaje, ale jest super. I do tego mamy skrzydła. Delikatnie to kółko widać. To kółko troszeczkę mi się nie podoba, ale między skrzydłami wygląda tak idealnie po środku wycentrowane jest. Dlatego jest pięknie. Naprawdę ze skrzydłami super ten skin. Co jeszcze miałem pokazać? To miałem wam pokazać od Fate'a. To od Fate'a też fajnie wygląda. Tylko, że... jest taki problem, że ten plecak się nie nadaje do niczego. Dlatego jeżeli chcecie kupić skina za 2000 bez plecaka, ponieważ ten plecak i tak nie będziecie tego plecaka używać, to oczywiście polecam. Jeżeli chcecie z plecakiem, no to niestety obniża ocenę. Weźmy sobie z czarną tarczą tego skina i pokażę wam, jak on wygląda w grze. Z czarną tarczą. Niewielu ma czarną tarczę, dlatego nie wiem, może teraz czerwoną. Nie, peleryna. Więcej osób ma pelerynę? A, jeszcze kruka pokażę wam, zobaczcie. Klatka kruka. Idealnie, naprawdę idealnie. Ten skin jest przepiękny. Damska Omega, jeszcze ona wygląda z tymi rogami na hełmie jak taka kobieta kot. Z tego Marvela chyba? Albo z DC? Nie wiem. Czarna tarcza. Go. Go gierka.
Zobaczcie. Ten skin z czarną tarczą. Weźmy jakąś broń, po prostu, żeby nie było pokazanego tylko kill-offa na razie. Ten skin z czarną tarczą wygląda przepięknie. Dla mnie to jest skin 10 na 10. Nie wiem, czy to nie będzie czasem mój ulubiony skin od tej pory. Wiecie, do tej pory był Recon Specjalist, teraz naprawdę Oblivion. Nie wiem jak po polsku. Nie wiem. Niepamięć, o, niepamięć to była. Bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, pokazałem wam wszystko. Mam nadzieję, że ten skin też wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu jak zwykle. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych skinach i odcinkach. I niedługo gierka wleci na kanał. I nowe filmy. Mam już parę serii takich fajnych pomysłów. Więc do zobaczenia, cześć!